10. Wojciech Cejrowski o włos od śmierci. Ocaliły go 44 przekleństwa. Cejrowski w książce Podróżnik WC opisał, jak to raz w życiu jego życie było zagrożone. Był w Meksyku, jechał metrem w zatłoczonym wagonie. Niepozornie wyglądający człowiek ze złotym wizerunkiem Ojca Świętego na szyi przystawił mi do brzucha nóż myśliwski i powiedział całkiem głośno i spokojnie: "No gringo, wyskakuj z portfela, bo cię kujnę." Choć wagon był zatłoczony, to nagle wokół niego zrobiło się sporo miejsc. Ludzie się odsunęli, odwrócili, a on przypomniał sobie, że polecono mu, aby nauczył się wiązanki przekleństw i w razie zagrożenia obrzucił nią napastnika. Miał więc w głowie tę wiązankę, 44 przekleństwa. Zaczął krzyczeć. Prawdę powiedziawszy, końcówkę wykrzyczałem na cały wagon. Napastnik pobladł, następnie odrobinę cofnął nożysko. Spodziewałem się, że bierze zamach, by głębiej dźgnąć. Ale napastnik powiedział jedynie: "Wybacz, przyjacielu", i zaczął całować Cejrowskiego po meksykańsku, czyli w usta. 9. Skazany za mówienie o tłustym dupsku Kwaśniewskiego. W 1996 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski w Brześciu na Białorusi po spotkaniu z tamtejszym prezydentem Aleksandrem Łukaszenką zdradzał oznaki choroby filipińskiej. Wziął na ręce dziecko i chciał z nim wejść do bagażnika samochodu. Cejrowski zobaczył nagranie w telewizji i na spotkaniu ze studentami rzucił: "Kwaśniewski swoim tłustym dupskiem bezcześci urząd prezydenta." Został oskarżony o lżenie prezydenta. Na rozprawę stawił się w asyście kowbojów. Sam też przyjechał na koniu, wprowadził zwierzę do gmachu sądu i powiedział szatniarzowi: "Chciałem zostawić konia." Stanęło na tym, że to policjanci pilnowali mu zwierzęcia. Z procesu urządzając show, jako że był sądzony za użycie słów Aleksander Kwaśniewski swoim tłustym dupskiem, to zażądał okazania dowodu, czyli dupska, bo jeśli okaże się, że jest ono tłuste, to znaczy, że powiedziałem prawdę. Sędziowie nie podzielali jego humoru i skazali go na grzywnę 3000 zł za obrazę prezydenta. W 7 miesięcy później prezydent chwiał się nad grobami pomordowanych przez NKWD w Charkowie. 8. Cejrowski bronił papieża Jana Pawła II. W roku 2000 w warszawskiej Zachęcie zorganizowano jubileuszową wystawę. Znalazła się na niej rzeźba Catelana przedstawiająca papieża Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt. Do galerii przyszedł Wojciech Cejrowski, ale nie po to, by napawać je sztuką, ale by ją nakryć prześcieradłem. Wojciech Cejrowski wniósł na galerię białe prześcieradło, przekroczył linię, za którą znajduje się strefa nieprzeznaczona dla zwiedzających. Chciał przykryć instalację płótnem, ale został zatrzymany przez ochronę. 7. Małżeństwo, którego nie było. Wojciech Cejrowski wziął ślub z równie znaną dziennikarką i podróżniczką Beatą Pawlikowską. To był dziwny ślub, zawarty w kościele, ale nie przekazany dalej do Urzędu Stanu Cywilnego. To znaczy, że oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną, dlatego potem nie było rozwodu, a ślub został po prostu anulowany przez sąd biskupi. Mówiła w wywiadzie dla Wiwy Pawlikowska, dodała też: "To nie był dobry związek. Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi. Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się, a później wracaliśmy do siebie. To był mąż i nie mąż jednocześnie, ale nie był miłością mojego życia. Gdyby był, nie odeszłabym. Połączyła nas miłość do podróżowania." 6. Wojciech Cejrowski wywalił ze studia Andrzeja Lepera. W 1994 roku Cejrowski odebrał telefon z TVP. Padła propozycja, by prowadził program WC Kwadrans. Produkcją zajął się ojciec Wojciecha, Stanisław. Cejrowski niemal dla zasady starał się zmiażdżyć gości. Raz zaprosił Andrzeja Lepera, wywiązała się między nimi dyskusja. "Proszę pana, wziął pan kredyt?" "Tak." "W banku spółdzielczym?" "Tak." "A wie pan, co to jest bank spółdzielczy?" "No tak." "To taki bank, gdzie wszyscy spółdzielczy składają pieniądze do kupy? Czyli taka kasa zapomogowo-pożyczkowa." "Czyli co, w pańskim banku spółdzielczym są pańscy sąsiedzi z zapłotu, tak?" "Tak." "I nie oddał pan tego kredytu?" "Nie." "I nie ma zamiaru pan oddać?" "Nie." "Bo to były lichwiarskie kredyty, więc nie powinno się ich oddawać. Jak się nazywa ktoś, kto pożyczał pieniądze i nie chciał oddać?" "Złodziej." "Jest pan złodziejem, który okradł własnych sąsiadów, tak?" "No to wąt ze studia, bo ja ze złodziejami nie rozmawiam, a zwłaszcza z bezczelnymi, którzy jeszcze namawiają innych do tego, żeby pożyczać i nie oddawać. Wąt."
Lepper wstał i potulnie wyszedł ze studia. Innym razem zaprosił panią dyrektor szkoły, w której dzieci uczyły się zakładać prezerwatywę na banana. Poprosił, by i ona własnoręcznie to zrobiła, a ta się zniesmaczyła. Wojciech Cejrowski w Szwecji wyciosywał trumny. W latach 80. Cejrowski często jeździł do Szwecji, gdzie był cieślą. Ostatni raz pojechał tam w 1989 roku, aby zostać w końcu czeladnikiem. Na egzaminie zdecydował się wykonać trumny, bo jak twierdził, na trumny zawsze będą chętni. Wyciosał trzy. Pierwszą dla katolika z potężnym, wypukłym wiekiem. Drugą dla protestanta, raptem z 8 desek, płaską, ale rozszerzoną na wysokości ramion. A trzecią dla ateisty. Była ona po prostu skrzynią. 4. W stanie wojennym śpiewał hymn traktorzystów. Cejrowski zdawał do szkoły teatralnej, a w komisji egzaminacyjnej zasiadał Piotr Frączewski. Pierwsze zadanie zadeklamować wiersz klasyczny. Wybrał rzepkę Juliana Tuwima. Na pomruki komisji zaczął się spierać, że jest to przecież wiersz klasyczny. Jeśli ktoś wie, jak wygląda czołówka familiady, to wie też, o czym opowiada wiersz rzepka. Cejrowski mówił go głosami kolejnych członków komisji, co wywołało ich aplauz, ale kandydat musiał też coś zaśpiewać, a Cejrowski śpiewać nie potrafił. Umiał wydusić z siebie jedynie trzy czyste dźwięki w gamie C. Tak orzekła mama jego koleżanki, nauczycielka w szkole muzycznej. Jedyne pieśni, które Cejrowski mógł zaśpiewać czysto, to były socjalistyczne produkcyjniaki z lat 50. Cejrowski wybrał więc hymn traktorzystów z roku 1952. Gdy śpiewał, komisja podchwyciła słowa. Trwał wtedy stan wojenny, więc opiewanie uroków socjalizmu brzmiało absurdalnie. Na kolejny etap miał przygotować wiersz Norwida, ale tego nie zrobił, bo jak powiedział komisji, nawet profesorowie Norwida nie rozumieją, a on jest raptem po maturze i to świeżo. Poproszono go więc o ponowne zaśpiewanie hymnu traktorzystów, ale tym razem lirycznie. Cejrowski zaczął więc piać, a jednocześnie filuternie podrywał mężczyznę, który akompaniował mu na fortepianie. Zdał, dostał się do szkoły teatralnej, ale na pierwszym roku doszedł do wniosku, że rezygnuje. 3. Nieznani sprawcy znęcali się nad nim. Gdy zdawał maturę, nastoletni Wojciech chodził do warszawskiego liceum imienia Frycza Modrzewskiego. Był osobą rozpoznawalną, pisał do gazetki, wyreżyserował nawet czwartą część Dziadów Mickiewicza. Do równoległej klasy chodził z kolei Grzegorz Przemyk, którego esbecja spałowała na śmierć, a jego pogrzeb przerodził się w wielką manifestację. Cejrowskiego ta sama esbecja 1 maja 1983 roku wpakowała do suki, a następnie na komendzie ogoliła głowę na łyso. Po pogrzebie Przemyka, by zastraszyć liceum Frycza, nieznani sprawcy porwali właśnie Cejrowskiego. Stało się to 23 maja, między kolejnymi egzaminami maturalnymi, które zdawał Cejrowski. W czasie przesłuchania porywacze wyłamali mu wszystkie palce u rąk. Po kilku godzinach pokiereszowanego maturzystę wyrzucili z auta przed przychodnię lekarską. Tam pozakładano mu opatrunki. Będąc w szoku, Cejrowski przyszedł potem do szkoły i jak wspominał jego kolega, trząsł się jak galareta. Miał też problemy z przebieraniem nogami. Tego dnia trafił jeszcze do szpitala, a już kolejnego musiał zdawać egzamin ustny z języka polskiego. Nie poszło mu dobrze, co prawda złożył zawiadomienie na milicję, ale mundurowi winnych nie znaleźli. 2. W wieku 5 lat zachorował i wycięto mu płuco. W wieku 5 lat Wojtek poważnie zachorował. Miał marskość płuca, przez to czasami wypluwał fragmenty martwej tkanki. Szybko mu to chore płuco wycięto, a chłopiec dochodził do siebie przez 2 lata. Wspominając tułaczkę po szpitalach stwierdził, że wyniósł z tego naukę i zahartował się. W szpitalu nikogo nie interesuje, że płaczesz w poduszkę, dlatego dziecko szybko oducza się płakania. 1. Wojtuś zarabiał na flaszkach i szklanym oku dziadka. Kilkuletni Wojtuś Cejrowski zarabiał na szklanym oku swojego dziadka Antoniego, a właściwie 4 oczach, bo miał kilka sztuk. Dziadek wykorzystywał szklane oko także do żartów. W barze, gdy pojawiała się nowa kelnerka, zaczynał z nią przy piwie rozmowę i w pół słowa wypuszczał szklane oko do kufla. Kelnerki zazwyczaj mdlały, a inni piwosze zrywali boki. Wojtek jako dzieciak na tych szklanych oczach z kolei zarabiał. Jak? Sam opisał to tak.
Kiedy dziadek Antoni spał, przyprowadzałem kolegów ze szkoły. Szliśmy długo po korytarzu, uważając, żeby nie nastąpić na którąś skrzypiącą deskę podłogową i go nie obudzić. A kiedy stanęliśmy już pod drzwiami, to się odwracałem i zbierałem po 50 groszy od kumpli. Uchylałem drzwi i mówiłem: widzieliście zęby w szklance? Każdy to ma w domu, ale w tej szklance z zębami pływa jeszcze oko. I koledzy z przerażeniem przez szparę w drzwiach patrzyli na szklane oko i śpiącego bez oka dziadka. Długo nie patrzyli, bo nogi im się trzęsły. Cejrowski zarabiał też na innych rzeczach. Zbierał flaszki w lesie, w którym obozowali pijący dużo wódki harcerze. Sprzedawał lody, które reklamował jako najpyszniejsze lody od prywaciarza. Handlował też nocnikami i sznurkami do wiązania choinek. To już wszystko na dziś. Jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnij go ocenić, napisać w komentarzu, co o nim myślisz, a jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi produkcjami, zostaw koniecznie suba, a nie ominą cię na pewno żadne nowe filmiki. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.